Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Bardzo krótko. Pojawiła się informacja na temat liczby ponad 20 poprawek, które były dzisiaj przez Komisję przyjęte. Ja tylko Państwu przypomnę, że część z nich miała charakter poprawkowy. Były to poprawki zaproponowane przez legislatorów, miały one charakter porządkujący, część z nich nie były poprawkami merytorycznymi. Co do wypowiedzi pana posła Czerwińskiego mówiącym o przeprosinach, gdyby się okazało, że jeszcze pojawiły się poprawki na poziomie Senatu. Panie pośle, zawsze jeżeli pojawią się jakieś poprawki, które będą miały sens i zasadne, wiadomo, że możemy do nich wrócić i możemy na ich temat rozmawiać. Jeżeli zasadniczo oczywiście. Natomiast chciałbym tylko też zauważyć, proszę Państwa, że w czasie dyskusji nad tym projektem ustawy były brane również i przyjmowane przez komisję poprawki, które były zgłaszane przez posłów opozycji, co jest swego rodzaju nowum, mogę powiedzieć jako osoba, która zasiada kolejną kadencję w Sejmie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o możliwość przyjęcia tej ustawy dzień czy dwa po zaprzysiężeniu Sejmu, no zdajmy sobie doskonale sprawę z tego, że takiej możliwości nie było. Chciałbym też, proszę Państwa, przypomnieć, że po 25 października ze strony jeszcze wówczas sprawującej władzę partii często słyszeliśmy, że mamy się zabrać do pracy, kiedy będzie zaprzysiężony Sejm, kiedy proszę Państwa to zrobiliśmy. Mam wrażenie, że nieco Państwo się chyba czegoś innego spodziewaliście. Dziękuję raz jeszcze. To wszystko. Bardzo dziękuję.